Witam kolegów hodowców. Dzisiaj chciałbym zaprezentować gołębie Janseny po gołębiach oryginalnych od Roberta Bauera. Ostatnio były prezentowane gołębie oryginalne od Bauera, które przywiozłem. Tamtych gołąbków już nie ma. Zostały sprzedane. A teraz zaprezentuję tutaj 12 gołębi. To jest pierwszy gołąbek, samica. To jest kras razy kras. Gołąbek jest z 22 roku. Numer gołębia to DV 94 448 191. Tak wygląda. Będzie samiczka na pewno. To jest po synu córce 101. Na ostatnim locie. Tak wygląda. Nakrapiana samica 638, z czego to jest? Aha, tutaj. Dobra. To jest tak, nakrapiana samiczka. To jest samica z kras razy kras. Bardzo ładne w ręce. Fajne oczy. Gołąb zdrowy. I numer gołąbka to DV 9448, 22 rok, 638. Następny gołąb, samica. 696. Okej, to jest to. Tak wygląda. To jest 101 razy 101, czyli po córce synu 101. Wiadomo, w tych gołębiach jest też krew Merksa. Tak wygląda ta samica. Numer tej samiczki to DV 9448, 22 rok, 696. Bardzo ładne barwne oczy. Szklak, ale takie przyciemnione. Następny gołąbek. To jest samczyk. Bardzo ładny gołąb. Numer tego gołębia to numer 574. Kras razy kras. To jest samczyk. Jak mówiłem, kras razy kras. Najczystsze janseny, jakie w tej chwili są na rynku. Tak wygląda. Numer tego gołąbka to DV 9448, 22 rok, 574. Bardzo ładny, zbudowany gołąb. Jeszcze mogę pokazać, jak wygląda. Następny gołąbek to samiczka, pięknie zbudowana, bardzo ładna. A numer tej samiczki to DV
DV 9448, 22 rok, numer gołębia 260 i ona pochodzi... Ten gołąb akurat nie jest zapisany tutaj. 260, nie mam jej. Z tego co pamiętam jest kras razy kras, ale tutaj akurat nie mam zapisanej w zeszycie. Tak wygląda. Prześlij czasami w ogóle w ręce, kapitalne. Piękne oczy, naprawdę w super kondycji. Bardzo mocny gołąb. Petarda, naprawdę klasa gołąb. I numer gołąbka to DV 9448, 22 rok. Numer gołębia to 260. Trochę koszy się po... przepychały, troszkę upierzenie przyniszczyły, ale teraz jest następna samica bardzo mocnej budowy, grochowa 475, to jest 101 razy 101, czyli córka i syn 101, bardzo mocna, bardzo ładna. Mocno, bardzo mocnej budowy ciała. Jak mówię, upierzenie się przemierzliło. Ona jest kapitalna w ręce. Śliska. Trzymane jest super. I numer gołębia to DV 9448, 22 rok, 475. Następna. Też fajna naprawdę samica. 677 677, kras razy kras, piękna samica, pięknie zbudowana w ogóle, ręce kapitalne. Numer tego gołąbka to DV 9448, 22 rok i numer gołębia 677. Następny gołąbek. Na pewno samiczka. Też super zbudowana. A 495 kras razy 101, bardzo ładna samiczka. Ma jedno białe loto. Znaczy, już ostatniej rośnie. To jest samiczka z pierwszego lęgu. Bardzo ładne oko. Numer tego gołębia to DV 9448, 22, 22 rok i numer gołębia to 495. Samiczka. 21 razy 101. Kras razy 101, bardzo ładna samica. Bardzo ładne oko.
numer gołąbka to DV 074 643 21 rok. Bardzo ładna, no tu widać, plecy tak samo. Następny gołąb jest samczyk prawdopodobnie, raczej na pewno. Numer gołąb, a dobra, numer za chwilkę, tylko teraz zobaczę, 691. To jest krasa razy 101. Tak wygląda ten gołąb, ładnie zbudowany, mocny. Numer gołąbka to DV 9448, 22 rok i numer gołąbka to 691. Następny gołąb niebieski. No i chyba źle przeczytałem. To miał 660, a to 650. Ok. To jest niebieski, to jest 613 linia razy kras. To będzie samiczka. Bardzo ładna. Numer gołąbka to jest DV 9448, 22 rok, numer gołębia to 650. Zostały trzy gołąbki, teraz idzie samczyk, potężny, 567, to jest gołąb z krasa, tak wygląda. Numer gołębia to DV 9448, 22 rok, 577. Przedostatni gołąb. To jest 101, samczyk, zbudowany naprawdę kapitalnie. To jest syn razy córka, 101. Ona. Bardzo mocny, potężny gołąb. I numer tego gołąbka to tak, DV 9448, 22 rok, 213. I ostatni gołąb na tym filmiku to jest samiczka. Numer tej samiczki to 18. Bardzo ładna. To jest kras razy kras. Piękna samica.
numer tego gołąbka to DV 9448, 22 rok i numer gołąbka 18. Bardzo piękna w ręce. W ogóle bardzo ładny gołąbek. I to na tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.